Siemanko, Złomogas, z tej Ziomku. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z najlepszej serii Wiedźmina na YouTubie. Serdeczne podziękowania jak zawsze, moi drodzy, za każdą waszą aktywność, subskrypcję, łapki w górę, komentarze. I naszych nowych widzów zapraszamy do dołączenia do naszej wiedźmińskiej rodzinki. Jeden przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem to pakiet VIP. A słuchajcie, no jest już nasz prawie 1700, no to was miałoby zabraknąć załoga, dołączajcie śmiało oczywiście i witamy w naszej rodzince. Moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, skąd znowu mój ubiór. Otóż muszę wam powiedzieć, że rozmowy na temat objęcia pewnej reprezentacji idą w naprawdę bardzo dobrym kierunku, gdyż tak jak wspominałem, jestem człowiekiem wielu talentów i również byłbym świetnym trenerem. Niestety nie mogę zdradzić, jaka byłaby to reprezentacja, gdyż rozmowy są już tak zaawansowane, ale mogę jedynie wam powiedzieć po znajomości, że jest reprezentacja, której flaga, godło ma biało-czerwone barwy i znajduje się tam orzeł. Nie mogę nic więcej zdradzić, natomiast przejdźmy sobie oczywiście załoga już teraz do naszej ulubionej gry Wiedźmin Pogromca Potworów. Moi drodzy, kiedy to oszczędzamy sobie pieniążki, możemy je wydać na wiele różnych fajnych rzeczy. Oczywiście w Wiedźminie mamy również teraz bardzo fajne zadanka, które pozwalają nam na zgromadzenie niemałej ilości złota, które możemy bardzo fajnie zagospodarować, niczym Geralt w naszym pięknym Tussaud. Osiedlić się elegancko, kupić sobie parę fajnych przedmiotów i tak też ja postanowiłem wydać 12 tysięcy golda na pancerz Skyrmoren, który jest najlepszym pancerzem w grze. Dodaje nam aż 25% punktów doświadczenia za każdego potworka i jest to naprawdę ogromne, patrząc na to, jak rozwija się nasza postać, levelowanie i co za tym idzie kolejne punkty umiejętności. Tak jak wspominam, załoga w odcinku poradnikowym o naszych zbrojach, uważam, że jest to najlepszy pancerz, ale jeżeli wy chcielibyście na przykład skorzystać z innego pancerza, polecam wam bardzo serdecznie zerknąć sobie na właśnie poradnik i wtedy właśnie będziecie wiedzieć wszystko na bieżąco, jak można jeszcze bardzo fajnie wydać swoje pieniążki na daną zbroję. Ja uważam osobiście, że pancerz Skyrmoren jest bardzo fajny, ale zbroja Manticore jest również bardzo dobra, szczególnie właśnie jeżeli korzystacie z eliksirów i nasza gra zmieniła się troszeczkę pod tym względem, że teraz bardziej korzystamy z eliksirów, kiedy walczymy z naszymi różnymi przeciwnikami co tydzień, więc jest to bardzo fajne, że mamy cały czas nowe zadanka, więc polecam również wam, nawet przed zakupieniem jeszcze pancerza Skyrmoren, można sobie zagrać właśnie z naszym tutaj pancerzem Manticore, naszą zbroją i wtedy macie również bardzo fajne bonusy, jeżeli chodzi do naszej zbrojki. Oczywiście jeden slot jest zajęty przez białą mewę i wtedy mamy do wykorzystania kolejne dwa sloty, ale jeżeli rozwijacie swoje drzewko w miarę alchemicznie, to możecie być właśnie wtedy pewni, że ten jeden eliksir wam bardzo pomoże i zbroja wam również pomoże w kolejnym levelowaniu naszej postaci i wykonywaniu naszych zadań. Tak więc ja, chcąc już levelować stricte naszą postać bez wspomagaczy większych, postanowiłem właśnie zakupić pancerz Skyrmoren. I muszę wam przyznać, że naprawdę reprezentuje się on niesamowicie, jest on bardzo fajnie stworzony przez twórców gry, więc naprawdę łapko w górę dla spoko, mega model postaci. No i słuchajcie, muszę przyznać, że naprawdę niesamowicie to działo, bo pamiętam jak w lipcu mówiłem, że wow, ta zbrojka za 12 tysięcy, bardzo fajnie wygląda pancerz Geralta, a dzisiaj już cieszymy się naszym pięknym zękiem w zbroi, która naprawdę no, wzbudza zachwyt u niejednej naprawdę jego fanki. Słuchaj, to załoga, nie ma co przedłużać, muszę wam przyznać, że działo się w naszej grze, jeżeli chodzi o moje polowanie i oczywiście już jutro słyszymy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie w komentarzu na temat aktualnego tygodnia, jak wam idzie nasze polowanie. Oczywiście zapraszam do shortów, których pokazałem, jak można fajnie wykonać zadanka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, subskrybujcie kanał, łapkujcie, komentujcie, a my wspólnie z Ragnarkiem idziemy oglądać Wikingów i oczywiście Wiedźmina dla fabuły. Też trzeba będzie pooglądać, ale jeszcze teraz lecimy oglądać Wikingów, który to już raz, nawet nie liczę, ale słyszymy się oczywiście jutro. Dzieje się w naszym Wiedźminie i będziecie chciał jeszcze więcej. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Dzięki za to, że jesteście, bo jesteście wielcy. Siemanko.